XVIII wiek to czas sporych przemeblowań na świecie. Dużo wojen wolnościowych, zagrabienia cudzych terenów. No i właśnie dzisiaj z takim tematem się spotkamy. Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was do świata nowości. Troszeczkę Bridgertonów i najnowsza książka Anny Sakowicz. Zacznę od prequela Bridgertonów. Mamy już dwa tomy tego prequela. Pierwszy, wszystko przez pannę Bridgerton. Jest to powieść o Billy Bridgerton, która ma poślubić jednego z braci Rocklesby. Rodziny, która mieszka tuż po sąsiedzku. No i śledzimy po kolei, jak te zaloty między George'em a Billy wyglądają, jak te ścieżki ich się wzajemnie przeplatają. Mamy ciekawą historię zabierającą nas do czasów dużo wcześniejszych niż rozgrywa się główna akcja całej serii Bridgertonów. Klimat jest oddany ten sam. Te książki z prequela są takie bardziej, można powiedzieć, przegadane. Tutaj bohaterzy więcej ze sobą rozmawiają, mniej się tak naprawdę dzieje, ale wszystko to, co się dzieje, dzieje się w dialogach. No i tak właśnie jest. O, to nie ta. Małżeństwo ze snu. Małżeństwo ze snu. Julie Quinn. To kolejny prequel. Tutaj mamy do czynienia z Cecilią Hardcourt, która trafia do Ameryki. A trafia do Ameryki ze względu na to, że jej brat w czasie wojen ginie. Mamy rok 1779, czyli już dwa lata walk w Ameryce, walk wolnościowych, tej rewolucji przeciwko rządom korony brytyjskiej. Ciekawie wpleciono tutaj właśnie ten wątek brytyjski, pokazano, jak to z perspektywy Brytyjczyków wyglądał ówczesny spór z Amerykanami, ludźmi, którzy chcieli się wyzwolić od rządów korony brytyjskiej, jak powoli kształtowała się ta poczucie państwowości w koloniach. No i właśnie w tych realiach rozgrywa się romans, zaczynający się od opieki Cecilii nad Tomasem, który ze względu na wypadek ranę traci nieprzytomność, traci przytomność i jest ranny w szpitalu przez parę tygodni. Cecilia się nim opiekuje i może to robić tylko dlatego, że powiedziała w szpitalu, że jest jego żoną. I właśnie tocząca się wokół tego intryga, udawania, wchodzenia w rolę żony, męża sprawia, że akcja troszeczkę się staje taka niepokojąca. Trzymamy kciuki za bohaterów, aby ich relacja rozkwitała i jednocześnie, żeby ta ich tajemnica nie wyszła na jaw, ponieważ Cecilia, jak to na kobietę w XVIII wieku, może bardzo wiele stracić w oczach ludzi, jeśli tajemnica wyjdzie na jaw. Co się stanie w ich życiu, jak potoczą się ich losy, czy opowieść o małżeństwie to dobry sposób na to, żeby później wieść udany związek i udane życie? Przekonajcie się sami. No i jeszcze kolejna książka, też właśnie przenosząca nas do tych czasów 1779 roku, czyli czasów dużo wcześniejszych niż normalnie toczy się prawidłowa akcja tej... A nie. Przepraszam. Pomyłka. 1816. Czyli właściwe czasy Bridgertonów. Lady Wilsterstone kontratakuje. To jest też drugi tom antologii. Wcześniej opolecałam Wam kroniki, kronikę towarzyską Lady Wilsterstone. I tam akcja działa się dookoła walentynek.
bale związane z walentynkami, wydarzenia. Było tak bardzo romantycznie, słodko, niesamowicie przesłodzona. Tu mamy takie otoczenie już nieco inne, prawie lato, końcówka wiosny i powoli mieszkańcy, osoby z wyższych sfer mieszkające w Londynie myślą o podróżach do swoich majątków na wsi, bo przecież nie będą grzały się w brudnym mieście w czasie, kiedy można spędzać miły czas na przechadzkach po prowincjonalnych ogrodach i tam cieszyć się urokami przyrody i balami prowincjonalnymi. No, ale przy okazji kończącego się sezonu różnorodnych balów, spotkań, mamy spotkanie na uroczystej kolacji. Przy okazji pojawia się wątek, taki troszeczkę zagadka kryminalna, detektywistyczna, można bardziej detektywistyczna. Do tego dookoła tej zagadki detektywistycznej toczą się losy czterech par. Fantastycznie przeplecione, świetnie dopasowane do siebie i bardzo dobrze oddane realia epoki. Inną książką zabierającą nas do tamtych czasów, ale już bardziej taką realistyczną i mniej przesłodzoną, jest książka Anny Sakowiec, Kamienica Schopenhauerów. Mamy tutaj historię Friedy i dwóch rzezimieszków, którzy przybywają do Gdańska. Frieda trafia do domu Schopenhauerów z polecenia matki chrzestnej. No i właśnie ta matkę chrzestną przy okazji różnorodnych wydarzeń spotyka dużo złego. Zostaje zgwałcona i zabita. Poszukiwani są sprawcy ze względu na to, że Frieda rozpoznaje dwóch mężczyzn na podstawie tego, że oni włamywali się do domu Schopenhauerów. Łotrzyki przybywające do Gdańska stają się podejrzane i rusza za nimi pościg. Razem z nimi trafiamy do dzielnic biedy, mamy okazję przyjrzeć się, w jaki sposób funkcjonują małżeństwa patologiczne, jaka jest pozycja kobiet. Zobaczymy tutaj niesamowitą tragedię ówczesnych kobiet, które muszą podporządkować się mężczyznom, od których los zależy od kaprysów męskich, od tego, czy trafiają na małżeństwo z dobrym czy złym, porywczym czy spokojnym mężczyzną. Sama bohaterka, pani domu Schopenhauer, należy do osób dobrze wykształconych, świetnie znających języki, rewelacyjnie odnajdującym się w towarzystwie, ale znajduje się zawsze na planie drugim i zawsze z niepokojem obserwuje to, co oczekuje od niej mąż, oczekuje od niej ojciec. Musi spełniać oczekiwania otoczenia. A żeby mogła to zrealizować, musi świetnie zarządzać domem. I żeby świetnie zarządzać domem, musi mieć dobrą, posłuszną i mającą dobrą, nieskazitelną opinię służby. No i właśnie wokół tych zabiegów toczą się wiele różnorodnych konfliktów. Niektórzy z tego powodu są karani. Dużo tutaj jest przemocy. Widzimy, w jakich realiach musiały żyć osoby z niższych sfer. Jak bardzo było to przemocowe, niesprawiedliwe otoczenie. Do tego pojawia się wątek buntu ludu. I to mi się bardzo podoba w książkach Anny Sakowicz, bo ona przemyca takie ważne społeczne problemy. Pokazuje, jak wielkie znaczenie mają wyrażanie sprzeciwu, pokazywanie niezgody na zastaną sytuację. No i tutaj w tej książce też pojawia się niezgoda, bunt i pokazanie, jak wielką siłę może mieć sztuka. Kamienica Schopenhauerów to książka, po której spodziewałam się czegoś innego. Myślałam, że będzie to opowieść o dorastającym Arturze Schopenhauerze, czyli słynnym niemieckim filozofie,
ale mamy tutaj też właśnie Artura Schopenhauera, bo od jego narodzin zaczyna się cała akcja. Tyle, że nie pokazuje, bo autorka nie pokazuje życia rodziny na głównym planie, tylko życie służby. Państwo znajdują się w tle i to z relacji służby wiemy, jak wygląda ich życie, jakie zabiegi stosują, aby polepszyć pozycję swoją, w jaki sposób, jakie mają podejście do najnowszych wydarzeń w Polsce, bo Polska już jest właśnie po pierwszym rozbiorze i tuż przed drugim i trzecim. Czyli niepokój jest. A z jednej strony niepokój, a z drugiej strony świadomość, że Gdańsk jest no, dobrze prosperującym miastem i zawsze sobie jakoś poradzi. Co wyniknie z tej całej sytuacji z różnorodnych konfliktów, ale też i wyzwań stawianych bohaterom, przekonajcie się sami. Ja czekam na kontynuację i muszę przyznać, że nie mogę się doczekać. Polecam, że mamy cztery książki zabierające nas do XVIII wieku. Świetne, polecam i do zobaczenia.